Tam są ludzie, którzy mogli, z których mogłyby się tworzyć elity obywatelskie w naszym kraju, których cały czas brakuje, nowych ludzi do tych elit. I no, to jest ważne, żebyśmy tworząc tutaj, rozmawiając o Radzie Dialogu Obywatelskiego, myśleli o wszystkich aktorach. Druga sprawa to panel obywatelski. Ja powiem szczerze, że przygotowując się do tego spotkania, natrafiłem na taki materiał, który został wydany przez Instytut Spraw Publicznych i napisał go Tomasz Simanek, który tutaj chyba siedzi. Nie, wyszedł. Akurat wyszedł. Będzie prowadził właśnie. Dialog Obywatelski Polska 2007. Jedno zdanie z tego opracowania z 2007 roku. Teoretycznie każdy obywatel, który chce uczestniczyć w dialogu z państwem, powinien mieć taką możliwość, ale w ustroju demokracji pośredniczącej, przy obecnym stanie rozwoju społeczeństwa, nie jest to możliwe. Z pomocą przychodzi reprezentacja. Więc ja jak myślę o dialogu obywatelskim, to powiem szczerze, trochę się burzę, kiedy tutaj też w tej dyskusji usłyszałem kilka razy o tym, że no, obywatele mają reprezentację i to ona powinna występować w tym dialogu obywatelskim w imieniu obywateli. Burzę się, bo uważam, że powinniśmy stworzyć tak ten system, żeby obywatele mogli bezpośrednio też decydować o pewnych kwestiach, które dotyczą stanowienia prawa i jakby funkcjonowania naszego państwa. I tutaj jest taki konkretny pomysł panel obywatelski. My w tej chwili przygotowujemy w ramach kampanii Obywatele decydują dla prezydenta takie rozwiązanie do ewentualnie zmieniania konstytucji, gdzie powołujemy, czy chcemy, czy prosimy, czy rekomendujemy o powołanie instytucji panelu obywatelskiego, który zajmowałby się ważnymi dla państwa sprawami, składałby się z osobą wybranych 250 obywateli, którzy by się posiłkowali przy rozmowie, przy dialogu właśnie obywatelskim, ekspertami i wypracowywaliby rozwiązania. Temat, czy panel obywatelski powoływałby prezydent na wniosek 100 tysięcy obywateli. To jest jakby jeden z przykładów, ja nie mówię, żeby się przy nim upierać, natomiast on jakby odwołuje się do obywateli w sposób bezpośredni, bo ja uważam, że to, co napisał Tomasz Simanek w 2007 roku, już jest nieaktualne. To znaczy zdrowa demokracja, to jest demokracja łącząca demokrację, to jest hybryda, łącząca demokrację bezpośrednią i demokrację przedstawicielską. I o tym powinniśmy pamiętać. I trzecia rzecz już na koniec krótko, niezależność finansowa. Moim zdaniem niezależnie, co my sobie tutaj wypracujemy, jak ten dialog obywatelski, jakie będzie miał instytucje i mechanizmy, to jest niezbędna kwestia związana z niezależnością finansową instytucji czy organizacji, które ten dialog w formie reprezentacji będą prowadziły. Bo kto jest dzisiaj silnym aktorem i dlaczego dialogu społecznym? No, związki zawodowe i przedsiębiorcy, bo mają po prostu niezależność finansową. Związki zawodowe, bo w 89 tak, a nie inaczej, ułożył się układ sił i mają takie zasoby. Ja się bardzo cieszę, że związki zawodowe w Polsce są silne. Tylko cieszyłbym się również, żeby organizacje parasolowe, organizacje federacyjne były silne. I nie silne tym, że prezydent, minister czy nie wiem, jakiś fundusz inicjatyw obywatelskich w danym momencie przeznacza jakieś środki na jakiś projekt dla jakiejś organizacji, która się parasolowo będzie zajmowała tym dialogiem, tylko że będą, nie wiem, jakieś kapitały żelazne, które uniezależnią w ogóle od decyzji urzędników funkcjonowanie tych organizacji, bo one później funkcjonują tak, żeby nie podpaść, nie zajmują się pewnymi rzeczami, wiemy to dobrze. Więc Rady Pracowników, panel obywatelski i niezależność finansowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prowadząc dalej ten wątek obywateli, którzy są niezinstytucjonalizowani i chcą i mają prawo do tego, żeby brać udział w dialogu obywatelskim, głos oddam bardziej mnie. Beata, jak to widzisz, jak może funkcjonować dialog obywatelski? Bo jeszcze tylko taki mały wątek. Tutaj nie mówimy, że Rada Dialogu, gdyby miała powstać, że ona ma zastąpić wszelkie formy dialogowania, wszelkie zarówno demokracji bezpośrednio, jak i uczestniczącej. Tylko mówimy o tym, czy na szczeblu
krajowym potrzebna jest taka instytucja, która by była, zbierała, czy jakby próbowała stworzyć możliwość prowadzenia dialogu z administracją centralną, tak żeby jak najpełniej reprezentowane były różne interesy sfery życia obywateli. Jakie jest Twoje zdanie, Beata? I czy widzisz możliwość włączenia obywateli w dialog obywatelski? Jakie to miałoby być formy? Może zanim dojdę do odpowiedzi na Twoje pytanie, odpowiem tak. Ja tu reprezentuję dwa takie właśnie przedsięwzięcia obywatelskie, dlatego że już wszystkie te słowa wydają się tak skompromitowane, bo słucham cały czas i myślę, że w końcu społeczne to jest obywatelskie, że ruch obywatelski jest ruchem społecznym, że w gruncie rzeczy nie widzimy poza językiem wewnętrznym organizacji rozmaitych, nie widzimy różnicy, o co chodzi, to znaczy jaka ma być różnica pomiędzy dialogiem społecznym, dialogiem obywatelskim, organizacjami społecznymi, aktywnością obywatelską. Jeżeli my już tego nie widzimy, to jak ci, z których chcemy wspierać, reprezentować, być ich głosem, mogą uczestniczyć w tym dialogu? Ja w związku z tym najpierw powiem, kim my nie jesteśmy. My jako obywatele kultury, czy my jako obywatele nauki, którzy przedstawiciel też jest na sali, no przede wszystkim nie jesteśmy organizacją, partią, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, żadnym ciałem, które miałoby osobowość prawną, budżet, pensję, pracowników, nawet sekretariat. Nie mamy tego. Ale co mamy? Mamy podpisany pakt dla kultury z rządem i obywatele nauki mają w tej chwili wynegocjowany środowiskowo pakt dla nauki. Mamy to, co nas łączy, to są cele, które chcemy zrealizować. Ten najbardziej znany, wpisany pakt dla kultury, to był 1% dla kultury, który w momencie, kiedy 4 lata podpisywaliśmy z premierem rządu pakt dla kultury, budżet Ministerstwa Kultury wynosił mniej niż 0,4% budżetu państwa. W tej chwili ten postulat 1% przy nawet naszej najostrzejszej weryfikacji w zasadzie został wypełniony. W ramach tego zwiększenia budżetu ministerstwa, czyli obywatele, jak zastąpili ministra w tworzeniu jego własnych kompetencji, w ramach tego został stworzony w sposób społeczny przez obywateli, którzy się sieciują, tylko łączą się tak naprawdę komunikacyjnie, kilkanaście programów przede wszystkim dotyczących edukacji kulturalnej, czytelnictwa, w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa do roku 2020, programy na rzecz aktywności obywatelskiej, programy edukacji medialnej, edukacji kulturalnej, czyli można by powiedzieć, że w gruncie rzeczy to, o czym mówił Piotr Frączak, czyli instytucjonalizacja, ustrukturalizowanie, czy reprezentatywność okazała się być niepotrzebna do realizacji celów społecznych. Główny problem, jak myślę, tego dialogu obywatelskiego, czy dialogu społecznego polega na tym, że bardzo szybko następuje jego petryfikacja, tak jak nastąpiła petryfikacja języka. W związku z tym, mówiąc o tym, że potrzebne jest ciało, w którym będą uzgadniane interesy różnych grup obywateli, ale też cele społeczne, dlatego że w gruncie rzeczy to jest chyba ważniejsze. Cele społeczne, które grupy mogą uzgadniać bez konieczności powoływania organizacji, partii, instytucji, fundacji, stowarzyszeń. Bo dodam tutaj, że pakt dla kultury został przeprowadzony przez konsultacje publiczne i myśmy dostali ponad 20 tysięcy uwag do kilkunastopunktowego dokumentu, które wszystkie zostały przeczytane i uwzględnione, że istnieją różne ciała, które działają na tej zasadzie, które w różny sposób osiągają swoje cele. To jest też Komitet Obywatelski Mediów Publicznych, Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, czy Obywatelskie Forum na Rzecz Bibliotek, to pokazuje, że powiem tak, obywatele nie mieszczą się ani w strukturach oficjalnych,
oficjalnych reprezentacji poprzez wybory parlamentarne czy samorządowe, bo ruchy miejskie są właśnie przykładem tego, że też nawet na poziomie lokalnym struktury zarówno tych organizacji pozarządowych, jak i samorządowych, jak i rządowych nie są wystarczające. Obywatele kultury jako pierwsi wprowadzili do debaty publicznej kwestię budżetów partycypacyjnych. Jak widać, pomysł zadziałał, skoro już w tylu miejscach te budżety są przeprowadzane z lepszym lub gorszym skutkiem, ale znowuż nie wymaga to tworzenia kolejnych organizacji, więc myślę, że tego typu instytucja, jaką miałaby być Rada Dialogu Społecznego, czyli Rada Dialogu Obywatelskiego, oprócz uzgadniania interesów przede wszystkim powinna być zorganizowana w inny sposób niż dotychczas jest organizowana. To znaczy nie tylko poprzez systemy przedstawicielskie angażujące w to instytucje rządowe, samorządowe, pracownicze, pracodawców czy związków zawodowych, ale przede wszystkim poprzez cele, które powinny być wyznaczone i w ten sposób jakby nabór do tych organizacji, do tej rady powinien być naborem, który pozwala na realizację celów obywatelskich czy społecznych, zapobiega rozproszeniu tej działalności, ale też, co jest szczególnie ważne i co myślę, że jest odczuwalne przez nas wszystkich, petryfikacji, centralizacji, że wspieramy kompetencje, wspieramy aktywność, natomiast niekoniecznie wspieramy strukturalizację dialogu. To teraz może Piotra drugi raz zapytam właściwie na tym, co zakończyłem Beata, to znaczy, czy są jakieś tematy, problemy, które widziałby jako pierwsze do podjęcia przez niekoniecznie radę, ale w ogóle jakieś nowe formy, czy nowe, czy istniejące formy, czy mechanizmy dialogu obywatelskiego. Jakie to problemy powinny być tym przedmiotem zainteresowania grup, które są zainteresowane po prostu udziałem w dialogu obywatelskim, bo pełna zgoda, że to nie chodzi o to, żeby dochodzić do kompromisu w każdej kwestii, albo żeby prezentować własne interesy, tylko no, Rada Dialogu Obywatelskiego powinna pochylać się nad problemami, które są ważne dla kraju, tak, ważne dla obywateli tego kraju. Dziękuję. Ja śledziłem zainteresowaniem czerwcowe forum Dialogu Obywatelskiego. Jako Instytut Sowieckiego nie uczestniczyliśmy w tym procesie namysłu, który doprowadził do sformułowania propozycji polskiego EKS-u, czy tej Rady Dialogu Obywatelskiego. Tym bardziej jestem wdzięczny, dziękuję za zaproszenie do podzielenia się swoimi uwagami. Tak oczywiście z racji czasu się mogę dać hasłowo. Myślę, że tak trochę od innej strony zaczynając, wydaje mi się, że wymiar, ja bym widział w ogóle w rozmowie o dialogu obywatelskim dwa wymiary, taki główny, organizacyjny, który dzisiaj już tutaj jakby dominuje, więc też nie ma co o nim zbyt długo mówić, i też wymiar jakby dialogu wewnątrz samego sektora obywatelskiego, który jest trochę mniej oczywisty, może, a nie mniej ważny. Z mojego punktu widzenia chciałbym o nim chwilę powiedzieć, a tak najpierw hasłowo o tych jeszcze propozycjach organizacyjnych. To jakby widać, że w kontekście planowania reformy instytucji dialogu obywatelskiego, bo jakby po to się tutaj spotykamy, to widać już, że zarówno przed stroną rządową, jak i przed sektorem jest do wykonania praca, niezależnie już od oczywiście wykonanej pracy, polegająca na pewnym nowym myśleniu, po układaniu pewnych elementów, tak by rozwiązania, które dzisiaj funkcjonują, a często są pewnymi atrapami, tchnąć nowego ducha. Państwo jako gwarant tego, gospodarz tego procesu, tego dialogu powinno tworzyć przestrzeń dla organizacji, dla sektora do artykułowania swoich interesów, swoich postulatów
i tworzyć też warunki do pracy nad nimi. W tym sensie jak najbardziej zgadzam się z tymi uwagami, które tu padały, że ten dialog powinien być zinstytucjonalizowany, powinien być uregulowany. Te ciała powinny być silne jak najbardziej na poziomie ustawy, może nawet konstytucji. To jest taka układanka instytucji, w tej układance myślę powinno znaleźć miejsce dla Rady Działalności Pożytku Publicznego wzmocnione. Mimo generalnie pozytywnych zmian w ostatniej nowelizacji, warto ją być może umocować nawet konstytucyjnie. Warto może pomyśleć o pełnomocniku rządu do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, który mógłby przenieść dialog obywatelski znowu bliżej w otoczenie bezpośrednie rządu. No i też ta propozycja, ta bohaterka dzisiejszego spotkania Rada Dialogu Obywatelskiego jest też bardzo ciekawym pomysłem, która mogłaby funkcjonować obok Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku i Komisji Rządu i Samorządu. Na ile ona by była komplementarna, czy też na ile by współgrała z tą Radą Działalności Pożytku, na ile mogłaby ją z czasem zastąpić, to jest oczywiście temat, o którym warto rozmawiać, ale na pewno jest to temat ciekawy i temat rozmowy. Generalnie wszystkie instytucje dialogu obywatelskiego, które powstaną, czy też mogłyby powstać, powinny być silne, powinny dysponować swoim biurem, budżetem, powinny mieć, reprezentować jak najwięcej środowisk, czyli być może pochodzić z jakiejś formy wyborów, mieć prawo proponowania konkretnych rozwiązań, no bo to tylko wtedy ma sens. Tutaj na przykład model francuski może dostarczać pewnych wskazówek. I to o wymiarze prawno-organizacyjnym, a o wymiarze właśnie dialogu wewnątrz sektora, tych nowych tematów, które moglibyśmy ewentualnie podjąć. To ja widziałbym tutaj dwa wyzwania też hasłowo. No jedna to właśnie powstają nowe formy podmiotowości, ciągle nowi aktorzy, ruchy miejskie, ruchy wiejskie, grupy nieformalne, więc tutaj na pewno jest wyzwaniem, żeby te nowe ciała były jak najbardziej pojemne, elastyczne i mogły też w jak najszerszym zakresie reprezentować takie środowiska. Drugie wyzwanie płynie z pewnego enklawowego charakteru trzeciego sektora, o czym profesor Gliński wiele razy mówił. Ta enklawowość wielu środowisk sprzężona z pewną polaryzacją w Polsce prowadzi do tego, że mamy środowiska, które z formy, z ducha działania ewidentnie są trzeciosektorowe, w jakiś sposób nie biorą udziału, funkcjonują osobno, właśnie enklawowo, nie biorą udziału w działach sektora, w tym życiu sektorowym. Chociażby no, środowiska takie jak Rodzina Radia Maryja, o których nawet Agnieszka Graf pisała, czy też ten fenomen grup rekonstruujących, upamiętniających historię, czy na przykład żołnierzy wyklętych, to też jest środowisko, to też są środowiska pozarządowe de facto dzisiaj, zarejestrowane stowarzyszenia. I żeby była jasność, to nie chodzi o żaden zarzut, że na przykład OFIK jest wydarzeniem ważnym tylko dla części środowisk, bo na pewno część środowisk nie jest tym zainteresowana, albo po prostu nawet nie wie, że on się odbył. Natomiast uważam, że to jest wyzwanie jedno z największych dla nas jako sektora pozarządowego, żeby ten wymiar dostrzec i żeby go przekraczać. Dlatego, że dla autentyczności dialogu obywatelskiego, który będziemy projektować, dla użyteczności takiej autentycznej, tych instytucji, które stworzymy, bardzo jest ważne to, żebyśmy potrafili jak najszerzej włączyć różne grupy sektora do tych rozmów, żeby ta formuła spotkania była jak najszersza przy jednym stole, niezależnie od różnic światopoglądowych. I to leży w naszym najlepszym obywatelskim interesie, żeby rozmawiać wspólnie o sprawach, które nas dotyczą wszystkich, takich jak zasady działania stowarzyszeń, fundacji, pluralizm w mediach, rozliczanie grantów, partycypacja obywatelska, czy choćby właśnie dalsze projektowanie, dalsze już techniczne rozmowy na temat kształtu tych propozycji, jak miałby wyglądać ten trzeci filar, ta
ta instytucja przeznaczona do dialogu obywatelskiego, która mam nadzieję powstanie, która jest potrzebna, ponieważ dialog obywatelski powinien zostać umocowany jak najmocniej, nawet też, jeśli to będzie możliwe, w konstytucji. Dziękuję bardzo. A koniec Grażyna Kopińska. Grażyna, czy no, jest takie niebezpieczeństwo, tutaj stworzy się na bazie Rady Działalności Pożytku Publicznego Rady Dialogu Obywatelskiego, co jak rozumiem nie wszyscy obywatele rozumieją różnicę między Radą Dialogu Obywatelskiego czy Dialogiem Obywatelskim, Dialogiem Społecznym. Ja rozumiem, my tu się posługujemy terminologią, która jest nam niejako narzucona poprzez pewne rozwiązania prawne, które po prostu formułują partnerów społecznych i dialog społeczny jako włącznie ten dialog, który odbywa się pomiędzy pracodawcami, pracobiorcami i jeszcze rządem. Stąd to rozróżnienie na dialog obywatelski, który jest absolutnie poza tą sferą Czechy, jest ponad nią Czech, bo ona jest jego tylko fragmentem. Czy nie będzie takiego właśnie zarzutu? Tutaj sobie organizacje pozarządowe zrobiły swoją radę, która będzie jakby takim odpowiednikiem Rady Dialogu Społecznego, a tak naprawdę duża grupa obywateli, czy właściwie większość obywateli, którzy są niezrzeszeni i którzy mają ochotę się zrzeszać i instytucjonalizować, będzie poza możliwością wpływu na decyzje, które są podejmowane i które ważą na ich życiu. Wypowiadam się jak ostatnio po tylu świetnych wypowiedziach, tych świetnych mówcach, ma bardzo trudną sytuację, więc postaram się powiedzieć krótko, żeby Państwa nie zamęczyć, zwłaszcza, że widzę, że ilość osób na sali zmniejsza się z minuty na minutę. Proszę Państwa, kilka dni temu Narodowy Komitet Noblowski przyznał na pokojową Nagrodę Nobla tunezyjskiemu kwartetowi na rzecz dialogu narodowego za przeprowadzenie skutecznego dialogu na rzecz budowania pluralistycznej demokracji. W skład tego kwartetu wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych takich jak Liga Praw Człowieka czy Stowarzyszenie Praw W Tunezji uznano, że po to, aby prowadzić dialog obywatelski, dialog narodowy, nie można wykluczyć organizacji pozarządowych obywateli. 24 lipca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. W skład Rady Dialogu Społecznego wchodzą, jak już wszyscy tu parę razy podkreślali, ale myślę, że warto to podkreślić, pracodawcy, pracobiorcy i rząd. W tak zwanym OSR-ze, czyli ocenie skutków regulacji do projektu tej ustawy, napisano, odpowiadając na pytanie, jak ten problem został rozwiązany w innych krajach, że rady społeczno-gospodarcze istnieją obecnie w krajach Unii Europejskiej, są instytucjami o charakterze konsultacyjnym, opiniodawczym i doradczym, zasiadają w nich przedstawiciele partnerów społecznych, czyli związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych grup społecznych, takich jak rolnicy, przedstawiciele wolnych zawodów i organizacji pozarządowych. W związku z tym twierdzę, że rząd, przyjmując tę ustawę, miał świadomość, że tworzy ułomną platformę dialogu wykluczającą część obywateli z tegoż dialogu społecznego. W większości krajów europejskich istnieją odpowiedniki fora dialogu społeczno-ekonomicznego, chociaż nie we wszystkich. Taką najbardziej rozbudowaną formę mamy we Francji, o czym tutaj już mówiono. To ciało dialogu społeczno-ekonomicznego francuskiego ma aż 233 członków, których przedstawicieli również stowarzyszeń, spółdzielców, wolnych związków młodzieży, przedstawicieli organizacji mówiących o środowisku, o ochronie środowiska. Najważniejsze jest jednak to, że to ich ciało przybrało formę konstytucyjną, całkowicie niezależną od rządu i parlamentu. Ale nie tylko we Francji. W dużo bliższej nam, jeśli chodzi o Bułgarii, istnieje Rada Społeczno-Ekonomiczna, która składa się z trzech grup. Każda z tych trzech grup ma po 12 przedstawicieli. Jest 12 przedstawicieli związków zawodowych, 12 przedstawicieli przedsiębiorców, ale jest też 12 przedstawicieli tych innych, czyli między innymi organizacji pozarządowych. Wracając na polski grunt, my mamy Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada ma niestety
pozycję niż do tej pory miała, na przykład Komisja Trójstronna. Ma charakter wyłącznie doradczy, podczas gdy przypominam sobie, że często w poprzednich latach w Komisji Trójstronnej negocjowano rozwiązania dla, bardzo ważne dla stosunków pracy. To nie było tylko i wyłącznie dociąganie opinii, to były rzeczywiste negocjacje. Sposób powoływania członków Rady Działalności budzi spore zastrzeżenia. Stawiane są moim zdaniem zasadne pytania o ich reprezentatywność. Mam też osobiste, może nie prywatne, ale osobiste, doświadczenie świadczące o tym, że członkowie Rady, ci, którzy reprezentują nas, organizacje pozarządowe, mają niestety, czy mieli, niezłą moc sprawczą do przeprowadzenia swoich pomysłów w Radzie. I teraz, ta ustawa, o której wspomniałam, czyli ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, poszerza zdecydowanie prawa członków dawnej Komisji Trójstronnej, a teraz Rady Dialogu Społecznego. Poszerza w ten sposób, że otrzymała ona quasi inicjatywę legislacyjną. Jednym słowem, może inicjować proces legislacyjny. Wprowadziła obowiązek ustosunkowania się rządu do projektów Rady obligatoryjnego w ciągu 4 miesięcy. Dała Radzie prawo wnioskowania o wysłuchanie publiczne, a przede wszystkim niezależnych partnerów społecznych od rządu. Członków Rady, jak wiemy, jutro powoła prezydent. Tak to zapisano w ustawie. I wejście tejże ustawy jeszcze bardziej pogłębia różnice w uprawnieniach tradycyjnych partnerów społecznych w stosunku do uprawnień nas, przedstawicieli trzeciego sektora. Sądzę, że przynajmniej te argumenty, które ja podnoszę, które podnosili koledzy przede mną, wstępując, świadczą o tym, że trzeba by poszerzyć pole dialogu obywatelskiego w Polsce o to, aby uczestniczyli wszyscy chętni, wszyscy zainteresowani. Trzeba poszerzyć o nowych uczestników oraz starać się, aby ten dialog odbywał się na takich samych zasadach. Żebyśmy wszyscy uczestniczący w dialogu społecznym, w dialogu obywatelskich mieli podobne prawo. Być może jestem odosobniona, nie wiem, dzisiejsze spotkanie jest po to, żebyśmy przedyskutowali, żebyśmy się dowiedzieli, co my sądzimy na ten temat. Być może, czy chcemy tego rozszerzenia, czy chcemy przejścia z dialogu społecznego na dialog obywatelski, na jakich zasadach? Również ważne jest pytanie takie, czy polski trzeci sektor nie jest zorganizowany głównie wokół dialogu prowadzonego na poziomie samorządowym, na poziomie lokalnym. Być może Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz wojewódzkie rady są wystarczającym narzędziem do dialogu obywatelskiego. Nie wiem, ja uważam, że nie, ale być może większość z Państwa, czy inni uważacie, że tak. Warto na ten temat porozmawiać. Czy istnieje potrzeba zinstytucjonalizowania dialogu obywatelskiego? Moim zdaniem tak. Ale być może są inne zdania. Bardzo się cieszę na dzisiejszą dyskusję i mam nadzieję, że Państwo zostaniecie, że będziecie chcieli dalej rozmawiać. Dziękuję Państwu bardzo. Nie będzie tak jak zwykle, że panaliści będą mieli możliwość odniesienia się do swoich wypowiedzi w tym momencie. Będą mogli to uczynić w drugiej części naszego spotkania, o której za chwilę będzie chwila przerwy po to, żebyśmy przeszli na korytarz. Tam na korytarzu będą ustawione 4 stoły i teraz chciałabym poprosić moderatorów stolików, żeby wstali. Pierwszy stolik, który będzie debatował na temat oceny aktualnego stanu dialogu obywatelskiego, poprowadzi Zbigniew Weizmann. Spyszku, czy możesz się nam pokazać? Spyszek Weizmann. Drugi stolik, jakie środowiska powinny być partnerami w dialogu obywatelskim i czy da się połączyć różne jego wymiary społeczne, obywatelski i publiczny, będzie moderował Piotr Frączak. Trzeci, jaki kształt powinna przybrać instytucja dialogu obywatelskiego w Polsce i jakie powinny być drogi dojścia do jej utworzenia, to Agnieszka Olender. I czwarty stolik, jeśli nowa formuła dialogu jest potrzebna, to co i kto powinien uczynić w ciągu najbliższego roku, dwóch, żeby się do niej zbliżyć, to zadanie Tomka Szymanka. I proszę Państwa, robimy w ten sposób. Każdy z moderatorów w jednym stoliku prowadzi dyskusję tak, żeby każdy z Państwa miał możliwość wypowiedzenia się.
Następnie dochodzi do pewnych konkluzji. Przechodzicie do, wybieracie sobie kolejny stolik, w jakim chcecie uczestniczyć. Możecie się wymieszać, nie musi ten sam stolik przejść do kolejnego, tylko może iść do innego z trzech. Ale tak to robimy, że w każdym powrocie jesteście przy innym stoliku, żeby każdy z Państwa mógł dać nam swoje opinie i porozmawiać, pokłócić się albo zgodzić z kolegami, koleżankami na każdy z tych czterech wątków. Następnie zbieramy się tutaj i moderatorzy podsumowują wyniki tych dyskusji. Potem je spiszemy, będą opublikowane, przedstawione obu ministerstwom, a także na stronie ngo.pl i będą jakby przedmiotem jakby dalszych prac, bo to jest jakby otwarcie naszego spotkania, nie wyjście. I liczymy, że Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego weźmie to zadanie, jak oferował już tutaj Krzysztof Baron, na swoje barki i wraz z prowadzącymi debaty na temat wizji i strategii Trzeci Sektor dla Polski, grupą, która tam się zajmuje dialogiem obywatelskim, będzie tę dyskusję kontynuować i no zobaczymy, do jakiego dojdziemy wniosku. Jesteśmy otwarci, tu nie ma żadnej ukrytej agendy, my z góry nie wiemy, nie mamy sami tutaj żadnych, jako Rada Programowa, własnych celów, mamy swoje przemyślenia, ale nie uważamy, że one są dominujące, czy że one są takimi, które powinny wybrać. Być może okaże się, że wszystkie pomysły tutaj padły, są przestarzałe i w ogóle trzeba myśleć o tym od nowa. Także jesteśmy absolutnie otwarci, to jest burza mózgów, zapraszamy na warsztaty. Panie ministrze, tak, czy możemy tutaj opóźnić to o pół godziny? Także tyle, ile było przewidziane, czy dwie godziny jest na warsztaty. Czy teraz jest przerwa kawowa, czy już idziemy do stolików? Nie, chwila przerwy na kawę i za 10 minut stoliki. Tak, proszę proszę, to przyjąć kawę, herbatę do stolików. Są w
traktowane w ten sam sposób, jakby reprezentujące różne natężenia tego dialogu, tak? To znaczy ta konsultacja mogą mieć różne wymiary, różne oblicza, to może być konsultacja włączająca, a może też konsultacja współtwórcza, gdzie się już naprawdę wypracowuje wspólnie od początku jakieś pomysły, jakieś narzędzia, jakieś polityki, jakieś dokumenty. I ostatnia rzecz, która w tym stanie dialogu też mocno wybrzmiewała, to jest, ja to sobie zapisałem na przykład, że jest dużo tych struktur dialogu, one są takie trochę nieudolne, tak? Ale brakuje takiej struktury dialogu i to się łączy z drugim zagadnieniem tej grupy, która by włączała wszystkie zagadnienia polityk publicznych, sfery działalności państwa, sfery działalności obywatelskiej. Że to, o czym mówimy w kontekście dialogu obywatelskiego, to są naprawdę struktury zajmujące się bardziej pewnymi interesami grupowymi, bardziej branżowymi, nawet interesami trzeciego sektora. Natomiast no, brakuje tego, tej jakiejś platformy, jakiegoś ciała włączającego właściwie każdy zakres funkcjonowania obywatela w państwie. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe ostatnie zdanie zagadnienia, to mamy tu politykę emerytalną, media publiczne, mieszkalnictwo, kwestie twarde, które są w ogóle pomijane w dialogu, konsultacje, drogownictwo, tak, planowanie przestrzeni i tak dalej. No i to na pewno jakby jest takim dobrym podsumowaniem, że wszystko, co otacza obywatela, powinno być przedmiotem jego zainteresowania, jego troski i jakiś rodzaj właśnie ciała, które umożliwia połączanie i tych różnych tematów, ale też tutaj pojawiało się dyskusje wszystkich zainteresowanych, tak? No mamy tą sytuację, że rząd pracuje z samorządem, pracuje z organizacjami, pracuje z kościołami, pracuje tak z pracodawcami, z pracownicami. I w związku z tym ewidentnie odczuwany jest brak tej platformy łączącej w jednym miejscu wokół wszystkich zagadnień, wszystkie środowiska. Chyba, że Państwo odczuwaliście, że w tych dyskusjach jakieś inne głosy brzmiały. Czy sprzeciw? Tak, fajnie. Tak.
dialog społeczny się sam rozszerzał. Rozszerzał się w ten sposób, żeby kapitał dyskutował z pracą, a nie pracodawcy tylko z pracownikami z ograniczonym udziałem innych przedsiębiorców, żeby to w jakiś sposób oddać w tamten obszar, ale równocześnie rozszerzyć tamtą działalność, a równocześnie nasza działalność powinna być szeroka. Padł bardzo wyraźny sygnał, ciekawy do opisania, to znaczy tego, że dialog obywatelski to nie tylko udział w procesie decyzyjnym, bo kwestie dotyczące debaty wewnętrznej, autonomicznego dialogu, to jest to, co społeczeństwo obywatelskie powinno robić pierwsze, żeby móc dobrze uczestniczyć w tej decyzyjnym procesie, więc jeżeli się skupimy tylko i wyłącznie do procesu decyzyjnego, to upadniemy w jakąś pułapkę. No i tu jest wiele różnych takich elementów, które są warte do opisania, konieczność zaplecza, odpowiednich narzędzi, współpracy w różnych obszarach. Co by tu powiedzieć w podsumowaniu? Trzecia grupa to było pytanie, jaki kształt powinna przybrać instytucja dialogu obywatelskiego i nie wiem, czy dam radę wam to teraz streścić, ale pomysłów było bardzo dużo. Pomijając fakt, że było też o edukacji, o tym, jak jest ważna, i o tym, że ważne, żebyśmy zaczęli mówić o funkcjach takich instytucji, ale w takim bardzo dużym skrócie chyba. To, co wybrzmiało, może to ostatnia grupa byłaby takim podsumowaniem. Pomysły było ich wiele, natomiast niektóre są po prostu nierealne. Czyli to, co żeśmy sobie od razu nazwali, czyli rozszerzenie Rady Dialogu Społecznego, może byłoby niezłą propozycją zamiast tworzenia nowego ciała, czyli Rady Dialogu Obywatelskiego. Tylko ten poszerzony skład na dzień dzisiejszy jest w naszym odczuciu nierealny i niemożliwy. Pomysł powołania Rady Społeczno-Obywatelskiej, która zastąpiłaby KDS i RDPP, bo taki pomysł też padł, też zbierała tutaj pochwały, natomiast też założyliśmy, że jest mało realna na dzień dzisiejszy, czyli likwidacja KDS-u, która dopiero powstaje, więc też nie będę nad tym rozwijać. Chyba, choć jest to troszeczkę autorskie podsumowanie tej planszy, blisko jest nam do myślenia o tym, że ten dialog społeczny jest już zinstytucjonalizowany, więc obywatelski chcemy czy nie, musimy również zinstytucjonalizować, przemyśleć jego funkcje, bo padała potrzeba takich funkcji jak think tank, czyli taka eksperckość bardzo mocna, myślenie o strażniku procesu, czyli o kimś, kto nie zastępuje dialogu, a stoi na jego straży. Natomiast i pamiętanie o tych forach dialogu, to też Piotr już przed chwilą chyba o tym mówił, czyli o tym, że wszyscy obywatele powinni mieć możliwość wpływania na polityki, współuczestniczenia w dyskusji, ale to myślenie na dzisiaj o przede wszystkim wzmocnieniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, nawet jeżeli na jej gruzach miałaby powstać Rada Dialogu Obywatelskiego, po to, żeby docelowo móc być na równym miejscu jak Rada Dialogu Społecznego, bo też fajny głos tutaj pana ze Związku Miast Polskich i ze Związku Miast Gmin Miejskich o tym, że jeszcze długa droga byłaby, żeby myśleć o powołaniu Komisji Społeczno-Ekonomicznej, czyli doproszenie do tego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu na dzień dzisiejszy jest znowu kolejnym etapem. Czy my już jesteśmy nawet etapowo o tym myśleli, to gdzieś tam na horyzoncie. Pewnie możliwe, natomiast trudne, także chyba wspólnego kształtu na dzisiaj instytucji dialogu obywatelskiego nie ma. Nie było zgody ani co do wspólnej instytucji, ani co do wspólnego kształtu. Chyba bardziej z poziomu wykluczenia tych pomysłów, które są mało realne i szukania tego, co jest realne, najbliżej nam do wzmocnienia RDPP jako Rady Działalności, jako Rady Dialogu Obywatelskiego. Ale uwaga,
pamiętając też o tym, że ważny jest nie tylko dialog, ale organizacja dialogu w Polsce w ogóle, czyli to myślenie systemowe powinno temu towarzyszyć. To tak w skrócie. I czwarta grupa, myśmy przypomnę, zastanawiali się, jak ten proces zmiany ma wyglądać. Kto powinien zainicjować, jak prowadzić, co robić. I ciężko było to dyskutować bez jednak dyskusji o meritum, tak, czyli jak te zmiany powinny wyglądać. Ale prawo udało nam się rzeczy ustalić. Ja wszystko to w materiale pisanym przedstawię, więc proszę się nie obawiać, a kilka tylko najważniejszych wątków wyciągnę. Przede wszystkim, że ten proces powinien być maksymalnie otwarty na wszystkich obywateli. Czy powinno być możliwe, żeby każdy obywatel mógł się wypowiedzieć o tym, jak ten dialog powinien wyglądać. Oczywiście nie bezpośrednio, ale pośrednio i ogromna rola organizacji pozarządowych, w szczególności federacji, że on powinien być nastawiony przede wszystkim na cele, a dobrą rzeczą są formy tego dialogu. Kwestia edukacji również się pojawiła. Ustaw nie tylko obywateli, ale administracji publicznej lub rozwiązania, jeżeli brakuje podstawowej wiedzy, że oczywiście po to, żeby ten proces przeprowadzić, potrzebna jest wola polityczna. Różne były wizje, kto powinien być gospodarzem tego procesu. Jedna propozycja to co najmniej wicepremier. Chodziło o odpowiednie umocowanie ponad branżowością rządu. Druga propozycja to prezydent z racji stabilnej pozycji i tego, że mógłby przyjąć rolę takiego arbitra. Padła też propozycja mocno krytykowana, żeby tym gospodarzem była Rada Działalności Pożytku Publicznego. Natomiast niezależnie od tego właściwie wszyscy uznali, że Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna mieć istotną rolę w tym procesie. No i że ten cały proces powinien być oparty, czy punktem wyjścia powinna być rzetelna ewaluacja tych rozwiązań, które już w tej chwili funkcjonują, na przykład Rady Działalności Pożytku Publicznego i innych ciepłych mechanizmów dialogu. Bardzo dobre przyjrzenie się tym rozwiązaniom zagranicznym, ale takie rzetelne, dokładne, żeby rzeczywiście poznać przyczyny tego, że tak to dobrze na przykład we Francji funkcjonuje i co się tam przenieść z tego na grunt Polski. No i najdalej to cel, bardzo ciekawa moim zdaniem propozycja, żeby w ramach tej ewaluacji w ogóle zbadać zapotrzebowanie społeczne, tak? Czego chcą obywatele, czy chcą tego dialogu i z jakich mechanizmów chcą korzystać. I ostatnia rzecz bardzo istotna, żeby też ten proces ewentualnie połączyć, włączyć z wdrażaniem strategii Trzeci Sektor dla Polski, ponieważ tam jest też miejsce na tego typu działania, więc to powinno być sprzęgnięte i wykorzystane. I ostatni wniosek, żeby w ogóle nie tyle gospodarzem, ale realizatorem tego procesu była taka szeroka grupa inicjatywna, która będzie różne grupy i środowiska, które mogłyby w ten proces się zaangażować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz jaki jest dalszy plan działań? Te rekomendacje, zostały tu wypracowane. Nasi moderatorzy spiszą w formie takiej, która będzie bardziej komprehensywna niż jest w tej chwili. Zostanie to wysłane do obu ministerstw, zawieszone na stronie MGOPL i stanie się tym przedmiotem. Liczymy na to dalsze debaty, komentarze. Będziecie tworzyć jakiś też tekst przewodu, który podsumuje dzisiejsze nasze spotkanie i nakreślić pewną we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego, jakąś dalszą mapę i też tą grupą, która pracuje nad dialogiem obywatelskim w strategii Trzeci Sektor dla Polski, będziecie taką mapę dalszych działań. I na koniec chciałbym oddać głos Kuli, który też chce dodać pewnego pan podsumowania dzisiejszego spotkania i podzielić się z nami pomysłami, tak, co, jak ty to widzisz. Pozwólcie, że muszę patrzeć. Dlatego w ogóle to tak sobie wiem i wszyscy jesteśmy od rodziny wspólnej teściowa do prawa dziecka z przedszkoli, też muszę szybko zdążyć. Krótko powiem, bo tak i patrzę, bo to jest prawie kameralna, chociaż to ciekawe, jak to wyglądamy do tej pory, to wygląda okupacja sali, prawda? Wiąza w mównicę, ale mówię, bo to jeśli, ale żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. To jest bardzo ważny powód. Powód, bo z tą konferencją, no to tak jak się
ale czy nikt, ja nie słyszałem w każdym razie, chodząc między studentami, oczywiście jesteśmy ledwie jedną prawdopodobnie promilem sektora pozarządowego, jeśli patrzeć na liczbę, ale jednak osobami dosyć specyficznymi i ważnymi w tym sektorze, w tym dobrym znaczeniu, przygotowymi do pewnej formy politycznego altruizmu i pracy na rzecz tego sektora. Od nikogo nie usłyszałem ani na korytarzu, ani prywatnie, ani publicznie, słuchaj, z bardzo zły pomysł. Idziecie z złą drogą, skończycie to dla nas wszystkich katastrofą. Myślę, że większość też, choć nie wie jak dotrzeć do tego punktu i ma bardzo różne wyobrażenia, jak on mógłby wyglądać, podkreślam, nie jest to tylko polski problem. To znaczy wszyscy wiedzą, że gdzieś połamały się, pogubiły, zdeformowały te kulturalne mechanizmy, które znaliśmy w dobrym uodpornionego korporatystycznego świata. I to nie jest tylko polski problem. Są nowi aktorzy, nowe interesy. Ludzie chcą czegoś więcej niż być dobrze rządzeni, chcą zabierać głos. Musimy ułożyć w ogóle jakąś całą nową gramatykę. Naprawdę my będziemy też się z tym mierzyć i żeby nie użyć za dużych słów, to wierzę, że w Polsce też znajdziemy coś takiego nowego w tym. Bo to są dylematy. Większość z nich ma dialektyczny, jeśli mogą być charakter. To znaczy nie polega wcale na wyborze albo-albo, tylko że właśnie trudność polega na tym, że musimy znaleźć balans, że to jest kwestia równowagi, albo że bohaterem tego przedsięwzięcia jest instytucja, która być może wskutek tego przedsięwzięcia, jeśli nie przestanie istnieć, to musi ogólnie przedefiniować, co kim jest w ogóle i po co jest. Czyli jest taki mechanizm pchania procesu, który jednocześnie autokwestionuje, jeśli mogę tak powiedzieć, to jak to w tej chwili wygląda. Że ludzie już jest w jakichś instytucjach, to będzie do upartego bronić, że one są najlepsze i one spełniają te funkcje. Tutaj chodzi o coś innego. To jest bardzo trudny proces, ale ja to wszystko odbieram może nie jako wielkie, głośne i bijące pod tą kopułą i nie jakieś tak, ale też nigdzie nie słyszę tego nie. To jest bardzo ważne, bo większość z nas to nie jest proces, który jest jakoś sterowany politycznie, nie mamy, rozumiecie, no będziemy to wkładać w własną pracę i musimy mieć przekonanie, że to ma sens i że za pół roku liczba osób, które nam powiedzą, co byście wymyślili, znaczy krótko mówiąc, że to jest rodzaj jakiegoś miękkiego, ale w każdym razie zgody na eksperyment, jeśli mogę tak powiedzieć, bo trudno mówić o szerokim politycznym poparciu na wewnątrz sektora, bo to nie budzi jakichś wielkich emocji, ale tak to traktuję. To jest też szczególny moment w tym sensie, że zauważcie, to może wyglądać z zewnątrz w ogóle, być tak tego, na dwa dni przed wyborami rząd i ministrowie się z nami spotykają, mówią o rzeczach, o których z dużym prawdopodobieństwem nie będą decydować. Ale jednocześnie dzisiaj było też pierwsze posiedzenie Rady Pożytku i ona jest czymś rodzaju, myślę tutaj patrząc na obecnych członków tej Rady, instytucji, które z nimi współpracują, to stanie się w kimś razu depozytariuszem, nie powiem arki, bo to było za dużo, ale to Rada, ważne, że tutaj jest, bo to jest pewien w tej całej układance, zmianach, jest kimś, kto jest jednak kimś, kto daje pewną ciągłość, przynajmniej najbliższych kilka lat, bo różne warianty mogę sobie wybrać, ale raczej nie to, że ktoś wysadzi jednym guzikiem cały skład tej Rady. I myślę, że tutaj bez względu, jak będziemy dywagować, to jest ważne, żeby Rada widziała tak swoją funkcję i to jest ten rodzaj, to jest ta szczelina, przez którą do tego systemu próbujemy wejść. To, co ja byłem na tych stolikach już słyszałem i rozumiałem i wiem skąd inną, to są przed nami bardzo duże pytania. Największe oczywiście są te ustrojowe. No nawet zwróciłem uwagę, to jest taki rodzaj, no, myślę, ważny, nie tyle anegdoty, ale zauważcie, kto dostał teraz nagrodę pokojową Nobla. Ten kwartet studencki. To znaczy ludzie grzeszne podmiotem. No ale to się jakoś nie słuchaj, to są jak z naszych czasów jeszcze, czy bez względu na to, czy to będzie brama stoczniowa, czy okrągły stół, ale jak zauważcie, ktoś zauważy, że źródłem pokoju społecznego są być może porozumienia ludzi, którzy nie są zaczadzeni, oczywiście mają przekonanie polityczne, ale potrafią zrozumieć, że dla dobra kraju i spraw potrafią wyjść z tego, że zajmują się wyłącznie reprezentantem. Tutaj jest cudem z tego punktu widzenia, z tego, co się dzieje. Oczywiście to jest upraszczające, ale ktoś zauważa, że źródłem pokoju jest to porozumienie. Pierwszy punkt, który się pojawiał w dyskusji, którą dzisiaj usłyszałem, to kto z kim rozmawia. Bo jeden jest takim, cały czas mamy tendencję, do kogo mówimy tam do góry, to wiecie, czy z prezydentem, czy i tak dalej. Ale super ważne i magiczne znaczenie, jeśli mogę tak powiedzieć, to ma, jak my będziemy rozmawiać w tym pewnej wersji dialogu autonomicznego. I naprawdę się marzy, że o kwestiach, o których rozmawialiśmy, czy to są uchodźcy, czy wiele innych rzeczy, żebyśmy mogli porozmawiać w świecie, który szczególnie przed wyborami jest kompletnie zaczadzony polityką, mogli pogadać z samorządowcami, z pracodawcami, z organizacjami na temat tego, okej, jak się, bo to oni będą musieli dawać miejsca, ochronę, edukację, schronienie, chronić i tak dalej. To jest wyraźnie umowa, która oczywiście nie może wykluczać rządu, bo jest mnóstwo rzeczy, które rząd musi wziąć na siebie w tej całej układance, ale koniec końców żołnierzy, tymi, którzy mają to zrobić, będziemy my, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc fajnie by było w ogóle w tym dialogu i to jest jedna z rzeczy, że on nie jest tylko w tą stronę, on jest bardzo między nami. Tego nam potrzeba, to jest jedna z tych rzeczy, którą powinniśmy teraz zrobić. Umownie nazwę to wymianą ambasadorów, to znaczy
wykorzystać istnienie siebie nawzajem. Nawet symboliczne. Miało być takie spotkanie, pewnie do niego nie dojdzie, miał do niego doprowadzić minister Hałaty, ale my możemy nawet jak nie minister Hałaty, przepraszam, minister Kosiniak-Kamysz. Mówił, że może zrobić takie spotkanie. Przepraszam cię, Mariusz, to miało być za ciebie. Ale żebyśmy gdzieś pokazali, że potrafimy rozmawiać i niepotrzebni i to ma sens. Drugie to jest, z kim rozumiemy ten społeczny, obywatelski i publiczny, bez względu na to, którym z czterech stolików on cały czas wraca. I rozumiem, że jest zgoda, że to, co tworzymy, to jest też pewien rodzaj wewnętrzny, wydawałoby się sprzeczności, ale jednak nie jest ona dialektyczna w tym sensie, że to jest jednocześnie struktura, ale nie struktura, która ma zacząć proces. I rozumiem, że to zawsze będzie ci, którzy dosyć, to już koniec świata, i struktur, tylko procesy. Inni powiedzą, procesy, które nie mają struktur, są nietrwałe, łatwo wszystkich ograć i tak dalej. Rozumiecie? Rozumiem, że będzie trzeba złapać równowagę między strukturą, która nie zastępuje dialogu, ale organizuje tak naprawdę i w wielu dziedzinach, i to jest właśnie bardzo ważne, potrafimy to zrobić. O czym będziemy rozmawiać? Czy to są wyłącznie rzeczy utylitarne i instrumentalne? Czy rzeczywiście jest taka kategoria, jak się rozmawia, się na dwie? Sprawy, o których powinniśmy rozmawiać, a o nich nie rozmawiamy, to widać. I takie, które rzeczywiście mają bardzo takich prawie instrumentalnie, w sensie abermasowskiej, republikańskiej, albo po Polsce. To znaczy, że potrafimy rozmawiać o sprawach wspólnych, nie tylko z tego punktu widzenia, że jestem ekologiem, a jestem działaczem organizacji, tylko że są rzeczy większe i wspólne niż my i nasze organizacje, obydwu tych miejsc, takie dyskusje o sprawach, które są pod dywanem albo nie są interesujące, a jednak ważne dla ludzi, jak i tych, które są z takiego piętra, że są o Polsce, ale nie są o bardzo małych sprawach, po prostu brakuje i trzeba mieć nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Dobra, rąduję. Dla mnie chyba główne pytanie jest, kto będzie bohaterem tego dalej, bo nie jest tajemnicą, trzeba tutaj podziękować wielu osobom, że w ogóle myśmy, że tak powiem, dobrnęli się do tego punktu, że dzisiaj była ta konferencja, to spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest proces, który wymaga olbrzymiej, po pierwsze, muskulatury, tak, nie, że to mówię, to jest proces, to jest długi marsz przez instytucje, to może potrwać kilka lat nawet. Musimy wiedzieć, jakie jest plan na najbliższe 12 miesięcy, kto ma inne dywizje, cytując klasykę, czy ktoś to w ogóle zrobić. I jeszcze w stosunku do tego zbudować polityczne, żeby to parasol patronów, bo oni nie będą pedałować, ale powinniśmy tak ułożyć to możliwie szeroko, żeby było jasne, że to miękkie tak, nie jest tylko miękkim tak 20 osób, które siedzą na tej sali, tylko innych partnerów, którzy być może część będzie patrzyła z pobłażaniem, a część będzie myślała, no dajmy im szansę, ale musimy mieć taki parasol, tak żeby miało sens ta dalsza praca. I z tym dużym pytaniem, kto po dzisiejszej konferencji nas wszystkich trochę wyczerpała pewnie i wiem, jak trudno było to złożyć. I raz jeszcze dziękuję, bo to wszystko tak było, zatem, no i bez budżetu. Znaczy mówiliśmy, że to jest dla nas ważne, po prostu i tyle. Ale ten proces będzie wymagał pewnie czegoś, adresować, ale to każdy w tym roku pewnie otworzy, jeśli uzna, że ona jest tego warta. No to ode mnie tyle. Ja dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to jest ten moment, ale wolałabym, żeby nie, bo za chwilę nas tutaj zamkną i będziemy musieli occupied Ministerstwo Gospodarki. Ten ostatni apel oczywiście bierzemy wszyscy tutaj, jak jesteśmy do siebie, obojętne, gdzie nas, czy za chwilę się znajdziemy. Mam nadzieję, że ciągle w tych samych miejscach. I rozumiem, biorę na poważnie deklarację współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego, że to jest jedno z zadań Rady. Na poważnie biorę deklarację tej szefowej grupy, która zajmuje się dialogiem obywatelskim w strategii trzeciego sektora. I wszystkich nas rozumiem to, że spędziliśmy tutaj ze sobą tyle czasu, oznacza to, że nam to leży na sercu. Mam nadzieję, że spotkamy się też z panem ministrem po 25 października. Tak. Na pewno my będziemy na pewno boksować, niezależnie jakich będziemy mieć partnerów, tak? Rozumiem, że podoba mi się ten apel, że rozmawiamy przede wszystkim ze sobą i szukamy sojuszników do tej sprawy wszędzie, gdzie się da. Także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie ministrze za gościnę, tą wspaniałą okołą.